Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Kolejna postać dzisiaj, Hanzo, idzie na rzut. I zobaczymy z kim będziemy się mierzyć w pierwszej walce. W pierwszej walce z Obito, z młodym Obito. Natomiast później Gaara widzę, że jest, a także Deidara. Mam nadzieję, że Deidara nie przejdzie. Kiba z Naruciakiem młodym. O, młody Sasuke oraz Sakura. Dużo młodych postaci w tej połowa tego turnieju to jest młode postacie. Czterech aż. No, Obito, Naruciak. Kto tam jeszcze był, nie pamiętam, ale cztery postacie jakieś. Z tej pierwszej jeszcze wersji, z tej pierwszej serii. No, Obito oczywiście to tam był taki filler z nim związany, ale też jest młody. No i okej, Hanzo, dosyć fajna postać z... Od tego właśnie, od walki Jiraiya, Orochimaru i Tsunade z Hanzo wzięła chyba się ich nazwa, legendarni Saninowie. Jeśli mówię źle, to poprawcie mnie, ale chyba to on wtedy, Hanzo, po prostu pierwszy raz ich tak nazwał. Oczywiście przegrali to, ale długo, naprawdę długo z nim walczyli. Hanzo to też jest potężna postać, on potrafił takiego wielkiego salamandra przyzywać, który miał taki... chyba dym trujący, czy para trująca, no jakaś taka, wiecie, wypuszczał po prostu z mordy coś takiego trującego. Dlatego on nosi chyba taką maskę, nie wiem właśnie ta maska, ale chyba ona go chroniła przed tą trucizną, ale też nie jestem do końca pewny. Jak masz ultimate? O! O właśnie, zobaczcie, to jest ten salamander. Ależ piękny ultimate. Nie no, kurde, kozak. Naprawdę kozak. Uwolnienie zrobiła Sakura. Ha! Nie. Cholera, chciałem jeszcze być... Oj, będzie teraz walić tymi, zapomniałem. Okej, naładuj szybko, naładuj. O kurcze, prawie mi wywaliła. Dobrze, wiecie co, nie ma co się tutaj bawić. Weźmiemy ją, rozwalimy. Nie udaje mi się jutsu zrobić w ogóle. Ale okej, pokonaliśmy ją. Ultimate, uwolnienie mogę robić dopiero jak mi zejdzie życie. Akurat miałem tam możliwość, ale to na samym końcu. No nie wiem czy pokażę. Zobaczymy, chwyt. O właśnie, ciekawe jak ma chwyt. Te takie kosy, które ma na tych łańcuchach, może ten chwyt będzie troszeczkę miał większy zasięg, będziemy mogli jakoś chwycić dalej, zobaczymy, i może nie będzie tak trudno. Najgorzej jest z postaciami chwycić, które, wiecie, muszą najbliżej podejść wroga i wtedy po prostu go chwycić ręką, ale ta postać wydaje mi się, że będzie rzucać takim łańcuchem, przynajmniej mam taką nadzieję, po coś tą broń ma. Ultimate fajny jest, naprawdę fajny. Spróbuję go teraz wykorzystać jeszcze raz, ale jak będzie miała postać mało życia. Kiba, Kakashi i Lee. No zobaczymy. Aj. Aha. Mam taki jutsu, ale to bym musiał... Czekajcie, czy ja go trafiłem? Ładuj. Próbuję tutaj... Aha, on ma takie jutsu. No dobra, jakiś taki wir ognisty. Takie sobie. Ale skuban jest, no, na tym uwolnieniu. Nieźle wali, ale już mu pasek zjechaliśmy, masakra, tak szybko? Na dodatek jeszcze Karin też jest taką postacią, która ma tam trujące jakieś, widzieliście, dymki. Czyli dobrze się składa. Dobrze. Uwaga! Mało brakowało, by mnie trafił. O, zrobię wam uwolnienie, pokażę jak wygląda. Bo mogę.
Na uwolnienie możemy wzywać te nasze salamandry poprzez LB oraz RB na padzie Xboxa. Weźcie się mnie, nie pytajcie, jak jest sterowanie na klawiaturze, bo ja nie mam pojęcia. Cholera, ja nie grałem na kompie nigdy w to i nie wiem, jak tam, kurczę, jest kombinacja przycisków, więc to jest dla mnie głupie pytanie w ogóle. Ja mogę wam pokazać, powiedzieć, jak jest na padzie od Xboxa. Na padzie od Playa też wiem, bo te przyciski praktycznie, no wiem, w którym miejscu są położone, więc mogę wam powiedzieć też, ale nie wiem, jak jest na klawiaturze. I pięknie, zakończenie będzie, ale mi się podoba ten ultimate. The powerless must bow before me. No, fajna chmura takiej trucizny. I pięknie, druga walka wygrana. Tak więc mówiłem, nie pytajcie się mnie, jeśli ktoś gra na kompie. No chyba, że gracie na padzie od Xboxa, to mogę wam powiedzieć, ale jakie tam są, gdzie na klawiaturze. W ogóle nie wyobrażam sobie gry na klawiaturze, ja nie umiem w ogóle grać na klawiaturze w bijatyki. I wiem, że większość, którzy grają w Naruciaka, to podłączają pada właśnie. Ale nie mam pojęcia, jak ustawić tam przyciski, wiecie. Jak w ogóle te kombinacje tam robić. Chociaż jak ktoś ma łapy ogarnięte, to tam może na pewno ładnie kosić. Ale mówię, na pewno jest wygodniejszy do tego pad. Dobra, Sasuke. Ostatnia walka. Zabuza oraz Han chyba, tak? Dobrze mówię? Han. Jinjuriki. Sento Kaishi. Dawaj. Aha, kurde, myślałem, że... Dawaj, dobrze. Pięknie. To było dobre. Właśnie ze strony Karin. Ależ piękna kosa. Ale mnie, kurczę, kopnął support, no. No, powiem, fajne kombinacje tym łańcuchem potrafi robić, tą kosą. Uwaga! Jebaniec! Złapał mnie w ultimate'a chyba. O nie! Kurczę, dobrze. Ale sam się o to prosiłeś, kolego. Nie rób uwolnienia! Wyłącz. Cholera, nie mogę wyłączyć uwolnienia. Tamten też zrobił. No miazga. Dawaj. Ładujemy, kurczę. Mój jest zasięg mniejszy. Niech to uwolnienie się skończy, nie mogę go zrobić. O, dobra. No i masz. Chciałeś i masz. A to jest mój salamander. Bardzo duży. Ultimate Jutsu finish, we have a winner. I dobra. Trzecia walka. Na naszą korzyść. Pięknie. No i dobrze, kochani, kolejny odcinek, postać bardzo fajna, nawet ekstra się nią grało, spoko się nią gra, zobaczymy, zaraz sprawdzę sobie właśnie, kto będzie następną, jakieś Jinjuriki, aha, Fu, będziemy grać Fu, czyli chyba siedmiogoniasta, tak? Dobrze mówię, siedem ogonów? Kurczę, nie pamiętam, ale to się okaże. Jak zrobimy uwolnienie chyba. Ha, tu będzie fajnie robić uwolnienia, bo naprawdę bestie będą ogromne. I mamy do dyspozycji aż 6 Jinjuriki pod rząd. A później oczywiście postacie też dosyć fajne. Kabuto może taki mniej fajny. Chociaż ta wersja Kabuto... no, wiecie, już w tym wężową wersję, czy nie wiem, jak ona tam się nazywa. Kabuto Maru chyba. On się tak nazwał? Chyba tak. Orochimaru.
No tutaj też Kage, dużo Kage będziemy mieli. Nie wiem czemu Daru jest tutaj akurat. Wiem, że to była prawa ręka Raikaga, ale mogli tu dać samych tych Kage, wiecie. Gara powinien, mi się zdaje, tutaj być. Gara jest... Chociaż nie, Tsunade jest tu w Hokage. A tutaj mamy resztę. Z tej czwartej wojny oczywiście. No jest jeszcze Killer Bee. Dwóch. A czekajcie, właśnie, co on ma? Lariat Rising Bomb. I tu mamy Lariat Rising Bomb. Nie wiem, czym to się... Znaczy, Jutsu się niczym nie różni, ale chyba... Uwolnienie będzie inne miał. No zobaczymy zresztą. Okej, ja się z wami żegnam, zapraszam na kolejny odcinek. Na razie, cześć!